Witam Państwa, Barbara Kasińska, to jest Studio Otwarte. Moim i Państwa gościem jest dziś Dariusz Czupryński, zastępca komendanta chówca ZHP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Witam serdecznie. Dzień dobry. I szef Harcerskiego Centrum Pierwszej Pomocy, które w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia istnienia. Tak, dokładnie 20 lat temu oficjalnie rozkazem komendanta chówca 17 maja 2004 roku zostało powołane do życia Harcerskie Centrum Pierwszej Pomocy jako klub specjalnościowy, jako jednostka chówca, która ma dawać możliwość rozwijania swoich zainteresowań pierwszą pomocą, zainteresowaniem ratownictwem medycznym naszym harcerzom. Co się zmieniło na przestrzeni tych 20 lat? Jakie były początki? Początki, można powiedzieć, były może nie tyle trudne, co inne. Zaczynaliśmy tak naprawdę od koszulek ratowniczych, apteczek takich osobistych, potem pierwsze plecaki, jakiś namiot, pierwsze obstawy, pierwsze zakupy sprzętu szkoleniowego, czyli pierwszego fantoma, pikniki, zajęcia dla dzieci w szkołach, w przedszkolach, na festynach, a potem zaczynaliśmy coraz bardziej inwestować w sprzęt, inwestować w szkolenia, w siebie przede wszystkim. I w tej chwili jesteśmy profesjonalną grupą ratowniczą, która jest jednostką wspierającą państwowy system ratownictwa medycznego. Co warto zaznaczyć, byliśmy wpisani do rejestru wojewody świętokrzyskiego jako pierwsza taka grupa harcerska w Polsce. Więc mamy w swoich szeregach już w tej chwili profesjonalistów, dysponujemy profesjonalnym sprzętem, mamy dwie karetki, które nam służą, dzięki którym możemy świadczyć usługi i transportowe, ale też i edukacyjne i zabezpieczenia medyczne imprez sportowych. Przede wszystkim w mieście to widać nas na wszystkich imprezach sportowych. Praktycznie wszystkie kluby KSZO, grupy młodzieżowe, rozgrywki ligowe zabezpieczamy. Oprócz tego imprezy na terenie województwa, kraju, no ale też mamy wyjazdy międzynarodowe. Kto dokładnie działa w centrum? Ile osób zrzesza? W tej chwili w naszej grupie jest 37 osób. Są to osoby dorosłe, przede wszystkim harcerze, bo z tą myślą powstała grupa, powstał klub, ale też osoby z zewnątrz. Jesteśmy w tej chwili otwarci dla wszystkich, dla młodzieży szkół średnich, która tak naprawdę szuka gdzieś swojego miejsca, szuka swoich możliwości, zainteresowań i u nas część z tych osób właśnie takie możliwości uzyskuje, bo poznając specyfikę ratownictwa, poznając specyfikę działalności naszej grupy, poznaje też możliwości, jakie daje bycie ratownikiem na przykład medycznym. Część z naszych podopiecznych jest już zawodowcami, pracuje w zawodzie medycznym jako pielęgniarz, jako ratownik medyczny, mamy położną, mamy też lekarza, kolejne trzy osoby są na kierunku lekarskim już na studiach, które rozpoczęły niedługo, jedna koleżanka będzie kończyć te studia, więc tak naprawdę pasja przeradza się w życie, przeradza się w to, co na co dzień będą wykonywać. Rozmawiając z ratownikami, harcerzami w czasie jubileuszu, wiele osób podkreślało, że właśnie tą pasję zaszczepił Dariusz Czupryński w nich. Myślę, że tak, można tak powiedzieć. 20 lat pracy z młodzieżą, przekazywanie im pewnych wartości, przekazywanie im pewnych zasad, bo ratownictwo to też zasady, to też pewnego rodzaju dyscyplina, jak i w harcerstwie. Umiejętność współpracy z innymi, na wielu płaszczyznach, bo ratownictwo uczy też myślenia, działania pod presją czasu, stresu, więc śmiało mogę powiedzieć, że tak, że zaszczepiłem w nich pasję do ratownictwa. Tak jak już powiedziałem, niektórzy dzięki temu pracują w ochronie zdrowia, są już medykami. Jak wygląda ta działalność na co dzień? Z jakimi przypadkami się spotykacie? Na co dzień obecnie zaczął się sezon imprez plenerowych, więc mamy do czynienia z dużą ilością zabezpieczeń medycznych, ale są też transporty sanitarne. Wczoraj wykonywaliśmy taki transport. No, kolega, który był ze mną na tym transporcie, mógł zdobyć nowe doświadczenia. Pierwszy raz miał do czynienia z tego typu pacjentem. Tu akurat o schorzeniach nie będę mówił, bo nie wolno. Natomiast dzięki temu ci ludzie poznają pracę od środka. Taka historia koleżanki, która była na pierwszych zajęciach praktycznych na kierunku położniczym.
Od razu opiekunka grupy wychwyciła to, że pani tu już miała do czynienia z pacjentami i właśnie była rozmowa skąd, dzięki czemu. Praca łatwa, trudna, wszystko zależy od tego, jak kto do tego podchodzi. Trzeba mieć przede wszystkim odpowiednie predyspozycje, by być ratownikiem. Trzeba się nie bać, trzeba mieć tą chęć pomagania innym. Tutaj myślę, że słowa Roty Przyrzeczenia Harcerskiego „Nieś chętną pomoc bliźnim” doskonale się wpisują w tą naszą działalność harcerską typową. Tak jak mówiłem wcześniej, jesteśmy otwarci dla wszystkich, więc nie tylko harcerzy, ale wszyscy mogą do nas przystąpić i realizować swoje pasje, zainteresowania. Być może właśnie to będzie to, co będą chcieli w życiu robić. No właśnie, co trzeba zrobić, żeby wstąpić w wasze szeregi? Wystarczy tylko się z nami skontaktować. Są różne możliwości. Przyjść na spotkania. Trzeba mieć predyspozycje, jakie? Przede wszystkim trzeba się nie bać, trzeba chcieć i trzeba spróbować. Rzeczywiście są osoby, które odchodzą od nas, bo stwierdzają jednak, że nie dadzą rady. To jednak jest ciężka praca pod stresem, tak jak mówiłem wcześniej, pod presją czasu, stresu. Czasem mamy kontakt z pacjentami agresywnymi. Niektórzy nasi kursanci, można tak powiedzieć, po kilku zajęciach rezygnują, stwierdzając, że po prostu to nie jest dla nich. Nie spełnią się w tej roli, szukają dalej swojego miejsca w czymś innym. No i to jest właśnie super, bo dajemy taką możliwość, żeby spróbować, żeby zobaczyć, czy to jest właśnie dla nich. Nie każdy musi być ratownikiem, nie każdy musi być lekarzem, pielęgniarką. Być może ktoś będzie wykonywał inny zawód, a dzięki kontaktowi z naszą grupą ma możliwość sprawdzenia się, czy to akurat jest dla tej osoby. No, chyba takich osób, co rezygnują, jest niewiele, bo jednak większość chce, bardzo chce. Dokładnie tak. To są naprawdę pojedyncze przypadki, które rezygnują. Rzeczywiście zetkniecie się z naszymi ćwiczeniami, bo organizujemy dość takie realistyczne ćwiczenia, symulacje, gdzie mamy do czynienia z pacjentem, który tak naprawdę daje oznaki pewne, krzyczy czasem dostaje drgawek, ma pianę na ustach, więc to są tak naprawdę realistyczne przypadki, że czasem ten stres widać na naszych kursantach, jak wychodzą po zajęciach i komentują i słyszymy właśnie, jak opowiadają, że jeszcze nigdy takiego stresu nie mieli, jak podczas tych ćwiczeń. A czy ćwiczenia też jakieś sprawnościowe organizujecie? Czy ratownik owszem, musi być właśnie taki wysportowany? Owszem, tak. Dwa razy do roku prowadzimy weryfikację naszych ratowników, czyli taki egzamin wewnętrzny. Są to oprócz egzaminu wewnętrznego testu, też ćwiczenia praktyczne i z obsługi sprzętu i również troszeczkę sprawności fizycznej, bo trzeba z dość ciężką torbą ratowniczą dobiec 100 metrów do pacjenta i zacząć się resuscytować. Przez te 20 lat na pewno współpracowaliście i współpracujecie nadal z wieloma jednostkami. Jak ta współpraca wygląda? Myślę, że coraz więcej naszych partnerów, widać to było nawet na uroczystości 20-lecia, gdzie mamy mnóstwo zaprzyjaźnionych instytucji i mnóstwo zakładów pracy, z którymi współpracujemy na co dzień, którzy do nas wracają, którzy do nas się odzywają, z nami podejmują stałą współpracę już kilkuletnią. Coraz to nowe osoby do nas się odzywają, więc jak najbardziej ta współpraca rozwija się, kwitnie, mamy nowych partnerów. A jakie macie bolączki w związku z tym, że działacie? Coś jest, no przeważnie wszystko jest na plus, ale pewnie są też jakieś minusy. Czego potrzebujecie? No teraz uzupełniamy sprzęt, który nam skradziono po wyprawie na uroczystości na Monte Cassino, gdzie byliśmy podczas 80. rocznicy, zabezpieczaliśmy te uroczystości. Ten sprzęt medyczny, który tam zawieźliśmy, został nam skradziony w Rzymie. Więc ten sprzęt musimy uzupełnić, bo to jest sprzęt, który jeździł na karetkach, który był używany podczas codziennych zabezpieczeń, imprez sportowych czy imprez plenerowych. A tak naprawdę z czym się borykamy, to z tym, że młodzi ludzie odchodzą. Cały czas następuje zmiana po kilku latach, po czasie, który
poświęciliśmy na przygotowanie danej osoby, ta osoba wyjeżdża z naszego miasta na studia. Z jednej strony to plus, bo mamy możliwość rozwijania się dalej. Mamy takie osoby, które po wyjeździe z Ostrowca zostały w dużym mieście, ale pracują zawodowo, pracują w ratownictwie medycznym. Mamy kolegę, który wyjechał z kraju i też dalej współpracuje z naszą grupą, jak tylko przyjeżdża do nas, stara się z nami być, jeździć na obstawy, ale też znalazł miejsce w Anglii i tam w St. John Ambulance działa w polskiej grupie medycznej, więc jednak to jest to. No być może jeszcze to się zmieni, bo od września tego roku w szkołach wejdzie przedmiot z udzielania pierwszej pomocy i być może młodzi ludzie tam też jakiegoś bakcyla złapią i zechcą to kontynuować. To dobry pomysł? Bardzo dobry pomysł, uważam, że tak. Kilkanaście lat temu już jako grupa przy współpracy z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ostrowcu organizowaliśmy szkolenia dla nauczycieli klas 1-3, czyli nauczanie początkowe. Ponad 70 nauczycieli przeszkolone z 36 szkół przez właśnie instruktorów Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Program Ratujemy, Uczymy Ratować, który był wdrażany w klasach 1-3. Każda szkoła otrzymała specjalne fantomy do nauki dla dzieci, dla nauczyciela, podręczniki, ćwiczeniówki oraz film instruktażowy dla nauczyciela, jak również film instruktażowy twórców Bolka i Lorka dla dzieci. I później po tej współpracy w ramach projektu, który realizowaliśmy z gminą Ostrowiec, zorganizowaliśmy Olimpiadę Pierwszej Pomocy. I się okazuje, że dzieci z klas 1-3, które już później były w klasach 4-5, tych starszych, podczas tej olimpiady świetnie sobie radziły z zadaniami, które przygotowaliśmy dla nich. I moja kierowniczka z pogotowia, pani Danuta Panańska, stwierdziła, że niejednokrotnie te dzieci potrafią lepiej udzielić pierwszej pomocy niż dorośli. Więc jak najbardziej ja jestem za tym, żeby taki przedmiot był w szkole, bo jak nauczymy małego Jasia, tak dorosły Jan później będzie miał umiejętności, które będzie mógł wdrożyć w życie i udzielić pomocy. Czego byście sobie życzyli na kolejne 20 lat działalności? Myślę, że takich partnerów, jakich mamy do tej pory, takiej współpracy, chęci młodych ludzi, którzy chcą z nami działać, chcą z nami pracować. Oczywiście zaszczepiania tej pasji w tych ludziach. Życzylibyśmy sobie, żeby te kolejne 20 lat były tak samo owocne jak te, które były do tej pory. Tego oczywiście życzymy i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Do zobaczenia. Dzięki.